Dzień dobry, dzień dobry, aniołki. Nagrywam dla Was kartę dnia na poniedziałek, na 12 lutego 2024, ale nagrywam ją w niedzielę wieczorem, bo ja zawsze mam problem ze wstaniem. Także sobie pomyślałam, kochani, że tak będzie najlepiej, żebyście nie dostali jej w południe, <laughs> zanim ją nagram, zanim ją wgram, zanim ona przejdzie. Kochani, Karty do czytania będą dla każdego znaku Zodiaku. Dzisiaj imieninki będą obchodzić. Uwaga, sobie kalendarz weznę. Eulalia i Ludwik. A jeżeli któryś aniołek ma dzisiaj urodzinki, to wszystkiego, wszystkiego, skarby najlepszego. Przede wszystkim życzę Wam zdrówka. Pamiętajcie, nowiu przyciągamy. A więc palimy kolorowe świeczki, robimy rytuały, tak? I tak sobie pomyślałam, o tych kartach może więcej wyciągniemy niż dwie. Pierwsza, druga, trzecia, czwarta i piąta. Macie pięć dzisiaj. O! To będzie dobra. Pięć kart. Którą chcecie. Wybierzcie sobie cyfrę od 1 do 5. I zaraz zobaczymy. Ja sobie, kochani, wyciągam już ściągę, żeby nie pominąć żadnego znaku zodiaku. Pamiętajcie, że to czytanie będzie ogólne, tak? No. Może nie musi rezonować, wiadomo. Jeżeli napotkacie to czytanie w innym czasie, w innym dniu, może to oznaczać, aniołki, że karta wam po prostu chce coś przekazać, że karta chce wam coś powiedzieć, co jest dla was ważne. Przełożymy tarota. Zaczniemy od baranka. Kochani, czasami piszecie, że nie ma czasówki, tak. W tych krótkich czytaniach, 6-10 minutowych, czasami rano, jak nie mam czasu, nie robię czasówki. Jeżeli nie zrobię, to się nie gniewajcie, może ktoś zrobi. Albo sobie po prostu przesuńcie, będziecie widzieć swój znak zodiaku. Dobra? Aniołki tygodnioweczki już są na kanale, więc jeżeli ktoś z Was jeszcze nie widział? To sobie zobaczcie. Niestety było do wyboru, bo, bo mało czasu było, ale widzę z komentarzy, że większość z Was, kochani, jest zadowolona. No, to co tam skarby będzie u baranka? W ten piękny poniedziałek. Karta świata bardzo się cieszę. Bo to jest czas sukcesu to jest dzień kiedy możecie otwierać się na nowe możliwości, na nowe znajomości. Może ktoś z was chce nauczyć się jakiegoś języka, spotkać się z osobą, poznać kogoś, kto mieszka dalej, mówi w innym języku. Jak najbardziej. Ale to też dla mnie karta cyklu. Czyli jakiś cykl może u baranka być zamknięty, zakończony i zaczynać się od nowa. No, i tego Wam skarby z całego serduszka życzę. Odkładamy baranka. Podglądamy, co może dzisiaj być takiego fajnego dla byka. Król mieczy. Pierwsze, co się nasuwa, sprawy z mężczyzną. Mężczyznami będą ważne. Szef, dyrektor, mąż, ojciec, ale też taka osoba chłodna. Może trzeba dzisiaj, kochani, na chłodno podejść do jakiejś sytuacji. Uczciwie. Może zostawić serduszko na boczku. Może trzeba być sprawiedliwym wobec rodzeństwa, rodziny, pracowników, albo dzisiaj po prostu pokazać tym pracownikom, że to Wy jesteście tutaj Panem i Władcą, tak? Bliźnięta. No proszę, jak pięknie. Słoneczko dla Was. Wszystko Wam się dzisiaj uda. Radosny dzień, ciepły dzień, uśmiechnięty. Jeżeli któryś, któryś, któraś z bliźniąt, będzie niezadowolona do końcówka dnia, na pewno wam rozświetli, rozjaśni sytuację. Dzisiaj możecie, kochani, coś zacząć, i ta karta mówi, że zakończycie to powodzeniem. Więc warto inwestować, kupować i warto się uśmiechać, bo może dzięki waszemu uśmiechowi poprawicie komuś nastrój. Może w miejscu pracy. To idziemy do raczka. A Auraczka, szybkość, biegiem. Dużo spraw do załatwienia. W ogóle szybko Wam zleci ten poniedziałek. Ani się nie obejrzycie, a już raz, dwa, koniec dnia. Ale też uwaga na pośpiech. Uwaga, jeżeli prowadzicie samochody. To jest karta mówiąca, żeby ostrzec Was. Mogą przyjść do Was dzisiaj jakieś wiadomości, możecie się spodziewać nagłych zwrotów akcji, czyli mogą być zmiany. Czyli na przykład zaplanowaliście poniedziałek tak, a okaże się, że są zmiany i musicie ten dzień zmienić. Co dla wiątek? Twórka denarów. Dzień Skrupulatne, skupienie dzisiaj, kochani, ale takie skupienie na, na ważnych sprawach, może i na sferze pracy, może i na pieniążkach, może musicie przeoszczędzić, zacisnąć pasa, a może zadbać po prostu tylko i wyłącznie o siebie. Mam takie wrażenie, że niektórzy z Was mogli ostatnio troszeczkę lekko, swowolnie, swabo, swawolnie, tak się mówi? <grych> Żyć. No. Zobaczymy, co u panienki. są ostateczny. Kochani, szczera rozmowa. Może i z szefem, może i z mężem, z chłopakiem, dziewczyną, ale na pewno coś dzisiaj wam się rozjaśni. Pewne sytuacje... Wejdą dzisiaj i trzeba będzie ponieść albo konsekwencje, albo otrzymać ten zaszczyt, honor, ale to też karta mówiąca o tym, że ktoś może być wobec Was bardzo, ale to bardzo otwarty i mieć szczere intencje, tak? Bagusia. Dla Wagi Gwiazda szczęśliwy, radosny dzień. Wszystko, za co się dzieje, i chwycicie to, ja bym powiedziała, że uda Wam się. Także gratuluję Wam bardzo. Jest to dla mnie najszczęśliwsza karta w tarocie, ale może i jakiś zodiakalny wodnik się tutaj pokaże. Co mamy dla skorpionów? Jako kartę dnia Wy również, kochani, działacie szybko. Proszę uważać, żeby nikogo nie obrazić, ale też uważać na pośpiech. Może jeździcie samochodem, może wykonujecie jakieś polecenia, działania, które ktoś Wam narzuca. Uważajcie na tą prędkość, na tą szybkość, ale i spodziewajcie się wiadomości, czyli spodziewajcie się niespodziewanego. Co dla strzelca. Bierze. Coś się skończy nagle. Po prostu nagle o czymś się dowiecie: że coś, na przykład, auto się zepsuje, tak? Wsiadacie do auta, odpalacie Bach, albo mm, wykonujecie jakieś zadanie, szef przychodzi, nie zostaw to, tego już nie robimy, robimy następną rzecz. Czyli jest zakończenie, ale też uważajcie w domku, uważajcie, żeby się coś nie zepsuło: jakiś prąd, czy coś w ten deseń, dobra. Co dla koziorożców? Dziewiątka buław. O, jakie zmęczone jesteście po tym weekendzie. Nie bierzcie też na siebie za dużo, bo ja widzę, że dużo, dużo, szybko chcecie, a potem jest wycieńczenie. Wracacie na przykład z pracy do domu i nie mam siły, ale też mogą obowiązki się nawarstwić, więc uważajcie dzisiaj skarbenki, tak? Co dla wodnika? Dwójka kielichów, zakochanie, współpraca, randka. No cóż, za niedługo mamy walentynki, i może tutaj, kochani, od poniedziałku zaczniecie nową znajomość albo obecną będziecie kontynuować, ale w taki sposób, gdzie można się porozumieć, gdzie może i w miejscu pracy ktoś Wam powie coś miłego. Dzisiaj dzień radosny, dzień spotkań, wykorzystujcie je dobrze. No i rybeczki się doczekały. Rybeńki zawsze na końcu. Piątka denarów. I dzisiaj odczuwacie brak. Wy, rybeńki. Nie ma tego w pracy, nie mam pieniędzy, nie mam faceta, nie mam dziewczyny i będziecie narzekać. Dzień narzekania, tak coś czuję, ale nie skupiajcie się na tym. Nie grajcie dzisiaj, jeżeli jest taka szansa, to nie inwestujcie, nie kupujcie, bo karty pokazują, że to będzie taki przykry dzień. No, tak przykro się może zakończyć. No to, kochani, Jedyneczki. Kto z Was wybrał kartę numer jeden? Odczuwaj dumę z odważenia się na to, by przyjść pobierać nauki w tym stawiającym wysokie wymagania miejscu, które nazywamy Ziemią. Czyli macie odczuwać dumę, no brawo! Jeżeli wybraliście kartę numer dwa. Nie obawiaj się przeciwstawiać niesprawiedliwości. Bierność czyni ciebie słabym. Jeżeli wybraliście kartę numer 3. Pomaganie innym i oddawanie siebie otoczeniu może być najpotężniejszą metodą, oczyszcz metodą oczyszczania duszy. Brawo, ja też wybrałam tą trójkę. Czyli skupiamy się na pomaganiu innym, oddawaniu siebie a to też jest forma oczyszczania. Jeżeli wybraliście kartę czwartą. Zemsta może Ciebie tylko zranić. Uff. Pozwól Wszechświatowi i Bogu uporać się z tą sytuacją. Czyli Ty się nie mści, zostaw to losowi, zostaw to Bogu. Zostaw. Kto wybrał piąteczkę? Super. Nigdy nie pozwól dogmatom płci, rasy, religii. Wyznania czy polityki, wejść w Twoje własne życie. I tym pięknym akcentem dziękuję Wam bardzo za kartę dnia. Dziękuję. Życzę Wam przyjemności. Pamiętajcie o lajku dla mnie. Dziękuję wszystkim za kawkę. No, w weekend to już naprawdę było mi bardzo miło, że tyle osób skorzystało z tej opcji i postawiło mi kawusie. Bardzo Wam dziękuję. Bardzo Wam dziękuję. Jeżeli jesteś tutaj pierwszy raz i nie masz jeszcze subskrypcji kanału, zachęcam Cię. Wtedy od razu będziecie otrzymywać kartę dnia. Skarby! Wszystkiego dobrego! Buziaki dla Was! Pa, pa!